Witam was, proszę państwa, w nowym pokemonowym odcinku. Jak widać, jestem cały pokemonowy w Pikachu i dostałem, proszę państwa, od Pokemon Company kolejną paczuszkę, która się troszkę spóźniła, bo to jest paczka na święta, ale niestety się do mnie jakoś trochę spóźniła, tak to się stało. W środku, proszę państwa, są boosterki Silver Tempest, jest ich aż 5. Są również skarpetki takie zimowe z Woolu i one mają ABS, czyli są antypoślizgowe do domu. Je już Aga używa, dlatego pokazywałam tylko jedną. Również była świąteczna, proszę państwa, skarpeta z Pikachu, tutaj duża, taka na prezenty, wiecie o co chodzi. To się przysłuży na kolejny rok. No i oczywiście od Pokémon Company kartka świąteczna była również. W ogóle jest mega ta kartka świąteczna, że to jest ulepiony Snorlax jako bałwan. No i tam są w środku życzenia, że Happy Holiday Trainers i tak dalej, i tak dalej. Pudełko jest mega, naprawdę jest super jakości, mega jest wykonane. I dzisiaj będzie odcinek informacyjny o evencie noworocznym z okazji chińskiego nowego roku, jakim jest Rok Królika, proszę państwa. I również będzie o Classic Community Day na Larvitara, bo w czasie tego eventu jest Classic Community Day. Więc ja otworzę teraz 5 boosterków, jeszcze Silver Tempest sobie. I oczywiście jeszcze raz bardzo dziękuję za kolejną paczkę, która jest dla mnie no czymś fajnym, tak? Czymś fajnym, podoba mi się to. I nie będę tutaj robić kart triku. Jak coś tam ciekawego wpadnie, to wam pokażę. Tu niestety nic nie było. Tak już wiecie, szybkie otwarcie, tak? Albo coś dostaniemy, albo nie dostaniemy. Bo nie oszukujmy się, zapewne są to boosterki wyciągnięte po prostu z booster boxa i randomowo wkładane. Więc bardzo możliwe, że po prostu nic nie dostaniemy, proszę państwa. Tak też może być. I na razie jest bez dropa i otwieram przedostatni boosterek. Jakieś tam, wiecie, są rerki oczywiście na koniec, jak to zwykle na koniec jest rerka. Ale nawet holo nie dostaliśmy. Mamy, proszę państwa, Radiant Alakazam i również Forest Seal Stone, więc podwójny drop, można powiedzieć. Radiant Alakazam, jaki centering ma? Mam nadzieję, że było widać, że niestety jest taki sobie. I ostatnia paczuszka, proszę państwa, niestety bez dropa. No to, no co, no nie było źle, tak? Ja tego nawet nie sprzątam, bo mi to tutaj w niczym nie przeszkadza. Zacznijmy sobie, proszę państwa, od Lunar New Year, czyli event z okazji chińskiego nowego roku pod znakiem królika. Zaczynamy go 19 stycznia o godzinie 10 czasu lokalnego i trwa on do 23 stycznia do godziny 20 czasu lokalnego. Jak zazwyczaj to bywa na eventach z okazji chińskiego nowego roku, zazwyczaj jest tak samo, czyli zwiększona szansa na jakiegoś shiniaka. W tym wypadku mamy Shiny Darumakę ze zwiększoną szansą na bycie shiny, zobaczymy. Mamy zwiększoną szansę na Lucky Friendy, mamy zwiększoną szansę na Lucky Pokemony podczas trade'ów. Mamy dodatkowy special trade w czasie tego eventu, czyli special trade dodatkowy każdego dnia trwania eventu. Dwa razy więcej dasta za otwieranie jajek. Dodatkowy bonus z Time Research i tutaj właśnie będzie można w tym Time Research, który nazywa się Lucky Wishes, wybrać sobie jedną z opcji, jeżeli chodzi jakby o bonus. Mamy do wyboru aż 3 opcje. Mamy Daily Adventure Instance, który będzie trwał razy 2, czyli będzie nie trwał 15 minut, tylko będzie trwał 30 minut. Chyba coś teraz pomyliłem, ale myślę, że nie. Mamy jedną, drugą klucia jajek, jeżeli chodzi o to, czyli jedna, druga dystansu na klucie jajek zmniejszona. I dwa razy stardust za łapanie. No i bądźmy szczerzy, pewnie wszyscy wybiorą dwa razy stardust za łapanie. Bez względu na to, jaką opcję wybierzemy podczas tego time researchu, możemy spotkać takie pokemony jak Azumarill, Magikarp, Darumaka, Darumaka Galariańska, Banelby, Combusken i dostać Lucky Eggy i inne, proszę państwa, przedmioty. Jeżeli chodzi o pokemony z time researchu, tutaj trzeba się skupić nad tym, co wam teraz przekażę. Mamy aż, uwaga, mamy Charmandery, Parasy, Cyndaquil, Torchiki, Chimchary, Kombi, Banelly, Darumaka, Darumaka Galariańska, Tepig, Banelby, Litten i Fennekin.
Te dwa ostatnie nie będą niestety shiny, cała reszta jest shiny. Na początku w ogóle było śmiesznie, bo według tego, co na początku nam wypuszczono, Fennekin też był zaznaczony, że ma być shiny, ale to był tylko błąd informacyjny i niestety ten Fennekin shiny nie zadebiutuje. Jeżeli chodzi o te poksy, które wymieniłem tutaj, warto skupić się na pewno na dwóch Pokemonach. Nie wiem jeszcze, z jakiego questu te Pokemony będą leciały, ale skupcie się na Parasie i na Kombi. Dlaczego? Ponieważ, proszę Państwa, dlatego, że one dają za złapanie aż 750 dasta, więc warto je zestakować, bo na Noivernie chyba Community Day mamy 3 razy dasta za łapanie. Na klasiku larwitarowym jest exp i mi się wydaje, że na Noivernie, który będzie w lutym, i ale o tym nie będziemy jeszcze mówić, jest właśnie 3 razy start za łapanie, tak? No chyba coś kręcisz, bo mi się wydaje, że chyba na larwitarze. Nie, na larwitarze jest, proszę Państwa, 3 razy X załapanie, mam przed sobą. Okay. Więc wydaje mi się, że to stanął i wernie. Ale tu też warto, bo mamy 2 razy start za załapanie z tego specjalnego Time Researcher, więc tu też można sobie przydaścić. Dobrze, mamy również eventowe jajka, oczywiście mówimy tutaj o jajkach 7-kilometrowych, czyli te z prezentów. Możemy wykluć Chingilingi, Riolu, Darumakę, Darumakę Galariańską i Skragiego, więc nawet nie są te jajka takie złe, zwłaszcza, że mamy właśnie te Riolu, dwie różne Darumaki, te trzy poksy są shiny, te trzy poksy są, że tak powiem, w mecie i warto je na przykład na levelu 50 posiadać. Jeżeli chodzi o spawny na dziko, tutaj mamy troszkę okrojone. Mamy tutaj Ponyty, Magikarpie, Magmary, Slagmę, Numele, Kombi, Bannery, Fennekin, Banelby, a jeżeli mamy szczęście, to również właśnie Darumaki, a nawet Flareony. Z czego na przykład fajnym respem jest Slagma i Numel. To są świeże szajniaki, one miały swój release na GoFestie w Berlinie, więc myślę, że nie każdy jeszcze Slagmę czy Numela shiny posiada. Ja na przykład do tej pory nie mam shiny Numela, więc myślę, że na niego będę polować. Jeżeli chodzi o rajdy, jednogwiazdkowe rajdy, proszę Państwa, Hisuański Voltorb, Shinx, Darumaki, obydwie i ta zwykła i ta galariańska na trójeczkach, Shuckle, który może być shiny, Flareon, Blaziken, który może być shiny, Dradigon, który może być shiny i Diggersby. Na Megasach mamy Mega Lopuny, no bo on jest związany z królikiem, dlatego on tam jest. A na rajdach legendarnych Regice wraca, proszę Państwa, więc zaoszczędzimy sobie rajd pasy. Oczywiście nowy item w sklepie, jeżeli chodzi o ubiór, mamy nowy plecak, który jest właśnie inspirowany takim chińskim lampionem. Wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję. Więc ja oceniam event takie 7,5 na 10. Co warto zrobić, czego nie warto zrobić, to wam powiedziałem. I teraz sobie przejdziemy do Community Day Classic, który jest bardzo ważny. Mamy Community Day Classic 21 stycznia od godziny 14 do godziny 17 czasu lokalnego i tym razem mamy Larvitara, który może w czasie tego eventu i 2 godziny po zakończeniu eventu nauczyć się Fast Ataku Smackdown, czyli tak zwany, jak u mnie kiedyś widzieliście na pierwszym komentarzu z Larwiterem, Smackdat, i on zadaje nam 12 damage'a w GBL-u i 16 damage'a na rajdach. Jeżeli chcemy, a na pewno chcemy, zwiększyć sobie szanse na Candy, XL Candy, to pamiętajcie o mega ewolucji takich Pokemonów jak Mega Swampert, Mega Steelix bądź Mega Areodaktyl. Oczywiście pamiętajcie również o snapshotach, 5 snapshotów, każdego snapshota dostajemy Larwitara do złapania. Mamy dodatkowe 3 razy expa za łapanie każdego Pokemona. Standardowo 3 godzinne lury i 3 godzinne incensy. No i oczywiście special research za 2,99 jest dostępny już teraz, już w tym momencie do wykupienia. Więc to jest bardzo ważne Community Day, bo pamiętajcie, że w przyszłości wychodzi coś takiego jak Mega Tyranitar. Mega Tyranitar jest jak najbardziej metą. Tyranitar w ogóle jest metą, jest bardzo potrzebnym Pokemonem na rajdy. Jest mega wykorzystywanym Pokemonem na rajdy. Czasami można go spotkać na GBL-u, ale nie wiem dlaczego, raczej nie jest to dobry pick. Więc to jest jak najbardziej Pokemon do PvE, czyli Player vs Environment. No, więc mam nadzieję, że to wam się przydało. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Jak wy to oglądacie, proszę Państwa, to tego samego dnia również koło godziny 20:20 będzie live i będziemy otwierać sobie booster boxa Silver Tempest, z którego będzie, mam nadzieję, leciało nam owocnie. Do zobaczenia, cześć i widzimy się niedługo.